Siema, witajcie. Oczywiście naturalnie na rybach, dzisiaj z Dominikiem. Jedziemy nad rzekę, zaczął się piękny okres, raczej już stajemy, bo pociągi jedzie. Ale mniejsza w to, jedziemy nad rzekę. Wybaczcie, że witam się z wami z samochodu, ale nad rzeką już nie chcemy tracić czasu, po prostu bez zbędnego gadania lecimy z tematem. Widzimy się nad rzeką. Naro łowi wiewiórki. Tam bardziej przy tej trawce był. O. No, taki sympatyczny. Ładny? Chwal się. O, fajny. O, taki przyzwoity rzeczywiście. Ładne kolory. Mają tutaj te kolory, co? No to co? Pogratulował. Pierwszy, fajniejszy. Próbujemy dalej, nie? Pierwszy od trzech albo czterech lat. No ale jak zrobię wstawkę, jakie ty łowisz ryby w międzyczasie? To taki pstrąg to. To nie jest jakiś wybitny przeciwnik, ale za to piękny, nie? No to jest coś innego. Jest coś innego. Kto? To chyba przyzwyczajenie ze spinningu. Co, zebrał twoją? Co? Zebrał. Ale przyzwyczajenie ze spinningu i wiesz, za szybko. Dobra, dobra. Naro ćwiczy pawiana. Ty, ale grubas. Naro to jest profesor. Ale rzut. Ale on już nie takie rzeczy widział. Za szybko muchę podnosisz. Za szybko? Tylko wiesz, może płoszyć. Pamiętaj, że on ma doktorat z takich rzeczy. Już nie jeden go chciał robić. Ło! A czemu się nie zaciął? Zobaczcie, jaka mina. Ale to nie pany. Nie był taki mały chyba, co? Jest ryba! Dominik w akcji.
taki zły. Co, jak na to, co się dzieje? Ale ładne kropeczki ma, nie? No. Dobra. Sytuacja jest poważna, Daru namierzył pstrąga. Jedź, jedź już do wody. Namierzył pstrąga i chce go złowić. Kurde, nie widać go. Tak jak widzisz, tu z twojego brzegu są te trawki. Przerwa i trawki. To mniej więcej jak się kończą te pierwsze trawki. Na środku. Coś się zaczyna dziać. On nie taki głupi jak ty mądry. Zapłyną dwie jętki. Już ich nie chwyci. O! O panie! To by było na tyle z próby wyłowienia pstrąga. Na twojej wysokości tam. No? Nie. Nie. Czyżby Daru zaraz miał coś złowić? Bliżej brzegu. O! Ło! Ładny pstrąg. Coś Daru, pełne skupienie. Coś konkretniejszego bym rzekł. Jak malowany może być. Ale pięknie. Dobra. I te kropy. To jest to. To jest to. Ładna rybka. Krzyżówka wróciła do wody. Lecimy dalej. Dzięki. Nie za duży. Ale fajnie walczy. No, silny. Kurczę. Jest taki najmniejszy.
Opa. O, chodź koleżko. O. Taka rybka, fajna. Piękny kropek, niech wraca do wody. Ale poszedł. Oby tak dalej. Znowu deszczyk. Ale się nie boimy. Czekamy aż przestanie. Dalej atakujemy. Złowiłem fajną rybkę. Byłem przekonany, że kamera jest włączona. Niestety holu nie nagrałem, ale chociaż nagram, pokażę wam moment, jak wypuszczam. Była naprawdę fajna ryba, fajna walka. No niestety zakręciłem się i byłem pewny, że kamera jest włączona, a była wyłączona. Zobaczcie, jaki piękny, gruby, pięknie wybarwiony kropek. Coś pięknego. Rybka już troszkę sobie odpoczęła w wodzie. Zrobiłem sobie jedno zdjątko. Nie męczmy rybki długo na brzegu. Zanim chcę zrobić zdjęcie, najlepiej, żeby... Ach, zobaczcie, piękna ryba. Piękny pstrąg. A niech płynie do siebie. Co jest śmieszne, przed chwilą tutaj złowiłem fajnego pstrąga. Ledwo stąd odeszłem. Zrobiłem z 30 metrów. Zdążyłem się odwrócić. A tutaj akcja. Więc się wracam. I będziemy próbować kolejnego. Z tego samego miejsca. Uj. Co tu się stało? To by było na tą chwilę tyle. Oczywiście lada dzień kolejne filmy. Także zostawcie suba, żeby nie przegapić. I zostawcie łapkę, jeżeli się podobało. Z pewnością mi to pomoże. Da chęci do dalszego tworzenia. Póki co nie rozstaję się na pewno z muchą. No i czekajcie na następne odcinki. Nara, piona.